kobiet. Z ja myślą o tak, no właśnie, nie, ja uważam, właśnie, że tutaj mężczyźni tak. mogą bardzo dużo się dowiedzieć o nas, tak, ale i o tak. sobie, dlatego, że to są moje spostrzeżenia tak. na temat konkretnych przykładów. Ja nie mówię, że to wszyscy od A do Z są tacy, bo na przykład jak chciałabym jakiegoś mężczyzna zdobyć jego względy, żeby na przykład nie pomyślał, że jestem jakimś potworem, czarownicą, wiedźmą, to ja mówię, słuchaj, ja ci podpiszę tę książkę i przeproszę cię za męski świat, że to nie do wszystkich. No i oczywiście tutaj robię takie słodkie oko, że to naprawdę tego właśnie mężczyzny nie dotyczy. I on wtedy mówi, no wiesz, my jesteśmy nieznośni. Jestem myślę nieznośni. Mało powiedziane. Są też takie rozdziały ciepłe, wzruszające. Są bardzo seksualne rozdziały, bo panie się wypowiadają na tematy ciekawe, które oczywiście teraz są omawiane. Kiedyś to wszyscy wchodzili pod kanapę, bo nie można było. Tabu. Tak, tabu, szczególnie pewne słowa w ogóle nie były używane na temat nawet naukowego podejścia do seksu. Natomiast my tutaj otwarcie sobie rozmawiamy i każda mówi swoje zdanie. Zresztą chciałabym Państwu tutaj polecić rozdział, jeden rozdział taki bardzo istotny dla kobiet, bo ja tam trochę tam jak to ja, tak troszkę satyrycznie, a troszkę poważnie. Natomiast Lena ma wiedzę niesamowitą, właśnie jeżeli chodzi o ten temat, nie będę zdradzała co to jest, ale to dotyczy seksu. I napisała taki rozdział, że ja po prostu z uszami płonącymi go czytałam, bo jest tak świetny i bardzo dużo kobiet o tym nie ma pojęcia, o mężczyznach to już w ogóle nie zapomina. Także to dla nich jest również do przeczytania. Przede wszystkim o nich mogą strasznie na mnie powiesić, nie wiem co tam się wiesza, coś złego się wiesza na mnie, że co onaś tak mądrzy tutaj, bo my jesteśmy inni. To nie to, że inni, bo ja mówię, ja mężczyzn bardzo kocham i lubię się w nich kochać, tak cytuję siebie tutaj w rozdziale. I bez nich świat byłby marny, bo lubimy troszkę, żeby ogrzać się w ich cieple, czy w ich sympatii, czy w ich pożądaniu, czy w ich spojrzeniu nawet, bo od razu inaczej wszystko gra, prawda? Ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast jestem na tyle obiektywna, żeby wiedzieć, jakie są mizoginistyczne typy niektóre, jakie egocentryczne typy, że kobieta jest stworzona do wygody mężczyzny, do tego, żeby właśnie stanowiła taką przyjemność, całość. Ja nie mówię też, nie patrz tak na mnie. Ja tylko słucham. No nie, ale chodzi o to, że to nie jest to, że jakiś taki straszny negatyw. To jest po prostu według mnie zjawisko, które bardzo dużo kobiet zauważa u mężczyzn, że to jest na podstawie nie tylko analizy moich spostrzeżeń, które mogą być mylne, to jest pod wpływem rozmów z kobietami, ponieważ ja jakoś tak się zdarza, że pierwszą książkę napisałam w 95 roku, to było Babie lato, bądź szczęśliwa całe życie. To również była książka dla kobiet i o kobietach. I ona się stała taką jakby przewodnikiem takim, bo miała 3 wydania już w Polsce. I to był taki jakby obrany kierunek przeze mnie. Dla kobiet, o kobietach i jeżeli mam jakieś doświadczenie, jeżeli mam jakąś sympatię, to chcę to kobietom przekazać. I właśnie Babie lato jest takim pierwszym prekursorskim moją książką. No i później już poszło dalej i doszłyśmy właśnie do też książki dla kobiet, ale i dla mężczyzn. Dostajemy dużo e-maili od mężczyzn i to jest ciekawe, gdzie właśnie dziękują za tą książkę, mówią, że to jest dla nich ciekawe, że to na Facebooku dużo. Powiedział jeden, nie przepraszaj Agnieszko, nie przepraszaj, bo my tacy jesteśmy. No to czyli jednak tak. Panowie, którzy są bardziej odważni, może potrafią się do tego przyznać. Ci tak. mniej odważni może tak. nie. Oczywiście, że tak, oczywiście. Tutaj z pewnością jest ta kobieta opisana, wobec tego jaki jest obraz kobiety przedstawiony w tej książce, jaki jesteśmy my? Proszę, niech młoda mówi najpierw, a ja się dołączę. Pani Leno, jakie jesteśmy, kobiety? To nie jest dobre pytanie, dlatego że my nie piszemy o kobietach, tylko my piszemy o sobie. Dlatego że
można napisać tylko o sobie. To jest doświadczenie, to jest bardzo osobiste. Także to nie jest jakieś uogólnienie, prawda, na temat kobiet, tylko bardziej na temat, jak my widzimy drogi, że tak powiem, do szczęścia dla tych kobiet. To jest to pytanie, które my sobie tam zadajemy. Mądrze mówi. Więc jakby kobieta Agnieszki jest taka jak Agnieszka, kobieta Leny jest taka jak ja. Mhm. I myślę, że w tych pierwiastkach każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Jeszcze powiem tak, że ponieważ Babie Lato otworzyło mi taką drogę do kobiet i powiedzmy sympatię, zwłaszcza po serialu, gdzie klaskały. Pani oczywiście nie oglądała serialu, ale mogę powiedzieć, że moja Simona bardzo wzbudziła dużą sympatię u kobiet w całym naszym kraju, od małych miast do dużych miast, od właściwie nawet Warszawy, gdzie ludzie tacy są sceptyczni raczej, ale rzeczywiście Simona zrobiła taką rewolucję, że kobieta po 50, bo ja taką odgrywałam, mając więcej lat, że kobieta nie musi być w tym wieku paskudną teściową, wymalowaną jak ściana i wtrącającą się w życie młodych, czy tam dzieci, czy swoich, jakiejś młodzieży, która jest w tym domu, że kobieta właśnie w tym wieku może być w pełni kobietą, może kokietować, może się podobać młodszym mężczyznom i że to nie jest w tym nic złego. I to jest chyba to przesłanie, gdzie chcemy, Ilena i ja, bo tu się akurat łączymy, pomóc kobietom, jeżeli mają rozterki. Jeżeli kobieta myśli, czyta w 50 czy w 100 magazynach, że kobieta spełniona, to ona z tymi zakupami, z tym mężem, który denerwuje się, że obiad nie jest zrobiony, to ona z tym myśli, Boże, ja nie jestem spełniona, ja jestem jakaś, a tutaj jest spełniona, tu jest spełniona i tu jest spełniona. No to ja jestem spełniona równa się nieszczęśliwa, prawda? To wcale tak naprawdę nie tak jest. Tak, i ja dlatego popełniłam taki rozdział właśnie o tym spełniona czy wypełniona. I myślę, że ten rozdział właśnie ma pomóc, ale jeszcze do czego chcę zmierzam, że po Babim Lecie miałam przez te lata od 95, no to już jest tam, nie wiem, ile lat, nie umiem liczyć, musiałabym wziąć kalkulator. Dużo lat przeszło. Spotkałam się z kobietami w całej Polsce, no to całe rzesze, bo to były spotkania zarówno bardzo kameralne, jak i spotkania po 200, po 300, po 400 kobiet w różnym wieku. Oczywiście Lena, przez to, że jest bardzo młoda, to odmłodziła tą książkę, bo nie chcę takiej, znaczy nie chciałam takiej sytuacji, że o, znowuż ta napisała, może masło maślane to samo albo coś. Mhm. Teraz jest inaczej, bo jesteśmy razem, jest młoda i jest dużo, dużo starsza. I to zbitka według mnie jest godna uwagi, bo i młoda kobieta tu znajdzie dla siebie, bo jest oczywiście o miłości z internetu, czy o kochać z portalu, piszemy o kochać z portalu, jak to wygląda, bo ja młodą atakuję, jak to można się zakochać z portalu, prawda? No i ona mi spokojnie to tłumaczy. No właśnie jest dużo mężczyzn i dużo jest o kobietach, które muszą swoją na przykład tak zwaną singlowatość, czyli samotność, w jakimś drugim słowie można to użyć, jakoś spożytkować, żeby było im dobrze, czyli nam dobrze, że samotna czy sama, wszystko jedno, niech będzie samotna, bo ona jest chwilowo na przykład samotna, albo przez długie lata jest samotna, to można to tak sfabrykować, żeby była fantastycznie szczęśliwa. A u nas w kraju jest tak, że jak kobieta jest sama, to już albo ją wytykają palcami, albo uśmiechnięta, tak, czy może w kraju być uśmiechnięta wdowa u nas? Nie może, dlatego że wdowa musi lać łzy, nie może już myśleć o żadnych jakichś nieskromnych myślach, które mogłaby poświęcić jakiemuś innemu mężczyźnie, którego z biegiem lat czy czasu spotyka, bo wdowa musi rozpaczać i cicho siedzieć. No niestety, nasza mentalność tak jest. Jeszcze no więc to ma właśnie dużo do nadrobienia, ale my, moi drodzy, o tej książce oczywiście cały czas będziemy mówić i serdecznie chciałybyśmy Państwa jeszcze zaprosić na godzinę 19 do galerii JES przy ulicy Paderewskiego jeszcze coś 7. Powiem. Chciałam tylko powiedzieć, że bardzo świetnie nam się mieszka w hotelu Elefant. Ja tu jeszcze przyjadę, bo muszę się
muszę się w takim hotelu, bo ja lubię życie hotelowe, tak. Ale w niektórych tylko hotelach mi się podoba, żeby nie były za duże, żeby były kameralne. I to jest, zdaje się, o ile mnie pamięć nie myli, to jest przy ulicy Racławickiej. Tak jest. Jest to fantastyczne i dziękujemy bardzo, że tam nas zakwaterowano, bo jest nam bardzo z Lenką tam dobrze, mamy piękne pokoje, także dziękujemy bardzo. Super, my dziękujemy również, zapraszamy Państwa na krótką przerwę i za chwilę powracamy. Do zobaczenia.